kapitan po meczu z Lesniczym Pruszków, niestety przegranym. No co się dzieje nie tak, że nie potrafimy wygrać z tymi rywalami teoretycznie słabszymi? No tu zabrakło, znaczy zabrakło, no zabrakło tej bramki, tak łatwo, prosto można to powiedzieć, bo były sytuacje i pod koniec chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć 3 punkty i nie do końca uszanowaliśmy tego, ten jeden punkt, który mieliśmy w garści. Przytrafił się dobry kontratak ze strony zespołu z Nicza. No i te stare powiedzenie, niewykorzystane sytuacje, które tam gdzieś były, w tym momencie się zemściły, aczkolwiek z drugiej strony też na pewno Michał Szromnik pomógł nam w tym, żebyśmy cały czas byli w grze, bo też swoimi interwencjami ze 2 czy 3 razy uchronił nas przed ewentualną stratą bramki wcześniej. Zabrakło nieco motywacji na Znicza? Na pewno nie. Tutaj właśnie się motywowaliśmy dodatkowo w związku z tym, że takie mecze są trudniejsze, gdy nie jesteśmy, tak jak w tamtym tygodniu, nie my jesteśmy faworytem, tylko drużyna przeciwna. W tym meczu było właśnie odwrotnie i wiedzieliśmy, że ta motywacja musi być jeszcze większa niż w tamtym tygodniu i myślę, że tu na pewno nie było tak, że wyszliśmy i wiedzieliśmy, że będzie tylko trzeba liczyć, o kiedy wpadnie i ile się skończy. Na pewno nie, bo w ostatnich 5 spotkaniach z nich wygrał 3 razy i wiedzieliśmy, że to jest groźny zespół. On ma swoją jakby taktykę i plan na ten mecz i go realizował. No i wyszło na to, że niestety dla nas był to plan skuteczny. Po 18 ligowych spotkaniach 24 punkty. Chyba tylko można powiedzieć zaledwie. Zdecydowanie zaledwie. Zdecydowanie kilka spotkań trzeba jakby zaliczyć na plus, ale zdecydowanie też kilka było takich, że powinniśmy zdobyć większą ilość oczek niż zdobyliśmy. Więc no, nigdy nie jest tak, że przyroda nie lubi jakby za dużej różnicy. Jeśli gdzieś ci da, to później ci zabierze. No i w sezonie tak też jest, że gdzie mecze, które się gdzieś tam wygra troszkę przy odrobinie szczęścia, to później tego szczęścia gdzieś brakuje, bo i dzisiaj myślę, że też może odrobinę szczęścia. Na pewno też umiejętności, nie bójmy się tego powiedzieć. Może ogólnie, gdyby gdzieś tam inny zawodnik znalazł się na danej pozycji, to większy list pola karnego, czy po prostu skrzydłowy lepiej by dograł, lepiej by podał, lepiej by wykończył, czy lepiej by zasekurował w obronie i tak dalej. No, piłka nożna to jest gra błędów i my się dzisiaj nie ustrzegliśmy tego jednego głównego błędu, który niestety by przytrafił nam się w 90 minucie, gdzie mieliśmy mało czasu już, żeby jakkolwiek zareagować. Przed nami 2 ostatnie spotkania, kluczowe dla tego sezonu? No na pewno kluczowe, bo musimy jechać do Bielska i wywieźć stamtąd 3 punkty, żeby liczyć się jeszcze i nie stracić za dużej ilości oczek po tej pierwszej rundzie. No a Arka, to każdy mecz z Arką czy w Pucharze w tym sezonie był dla nas, tak jak mówiliśmy, bardzo ważny. I tu na pewno to jest mecz po meczu z Podbeskidziem, który już będzie za nami, to będzie mecz sezonu, ale na tą chwilę, mecz rundy, ale na tą chwilę meczem najważniejszym jest mecz z Podbeskidziem i to bez dwóch zdań. Tylko i wyłącznie skupiamy się teraz na nim, a to co będzie we wtorek, to już jest dalsza sytuacja, dalsza sprawa i tym sobie na razie nie zaprzątamy głowy.